Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Po pierwsze, wczorajsze doniesienia agencji informacyjnych powołujących się na Interfax Ukraina o rosyjskim planie podziału Ukrainy na trzy części. Plan ten ma zostać, zdaniem agencji Interfax Ukraina, zaprezentowany nowej administracji amerykańskiej. Przeanalizuję dla Państwa ten plan. No i oczywiście tutaj zaprezentuję także mój komentarz, co może to oznaczać dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa Europy, jak mogą rozwinąć się te scenariusze geopolityczne. Drugi temat to jest wypowiedź marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który zagroził Władimirowi Putinowi wojną atomową, użyciem broni jądrowej przeciwko Rosji broni jądrowej, której Polska nie posiada. Pytanie na ile można serio traktować tego typu słowa i co to oznacza dla nie tylko bezpieczeństwa państwa polskiego i naszego narodu, ale także dla naszego wizerunku jako państwa na arenie międzynarodowej. I wreszcie temat trzeci, czyli realny stan państwa ukraińskiego i perspektywa Zakończenia wojny. To wszystko w kontekście no, użycia przez Ukrainę ataków amerykańskich, ale także odpowiedzi rosyjskiej z użyciem międzykontynentalnej rakiety balistycznej uzbrojonej w ładunek konwencjonalny, ale. Pamiętajmy, że tego typu broń może być również użyty, wyposażona w ładunek jądrowy. Jest to bodaj pierwsze w historii bojowe, bojowe użycie międzykontynentalnej rakiety balistycznej. No i w, w, w tym kontekście pojawia się szereg wypowiedzi, począwszy od Włodymyra Zełenskiego, który mówi o tym, że. Ukraina tylko środkami dyplomatycznymi będzie zabiegać o powrót Krymu, czyli tak naprawdę pokazanie, że Ukraina już nie ma siły i nie ma perspektyw na, na odzyskanie terytoriów sprzed 2014 roku. Wypowiedzi doradcy, prezyden, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Joe Bidena, który mówi o tym wprost, że Ukraina też nie ma rąk. Do walki. No i w, na tym, w tym kontekście warto tutaj zacytować prezydenta Andrzeja Dudę, który mówi zupełnie coś innego na przekór doradcom prezydenta Stanów Zjednoczonych, na przekór, na przekór politykom w Kijowie. Pytanie, na ile to jest realistyczne, na ile to jest polityka realna realizowana przez pałac prezydencki, zwłaszcza w kontekście tych ostatnich wpisów kancelarii prezydenta, zamieszczonych w języku. Ukraińskim. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za każde wsparcie. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. 20 listopada 2024 roku Agencja Informacyjna Interfax Ukraina przedstawiła zaprezentowała powołując się na źródła w wywiadzie plan Podziału Ukrainy na trzy części. Taki plan, zdaniem agencji Interfax Ukraina, ma zostać zaprezentowany przez Rosję nowej administracji prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych już po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli po 20 stycznia 2025 roku. Ten plan ma zostać zaprezentowany, zdaniem wspomnianej przeze mnie agencji informacyjnej, przez Państwa trzecie, nie bezpośrednio przez Federację Rosyjską, ale przez pośredników, przez rządy i władze innych, innych państw. Agencja Interfax Ukraina opiera się na dokumencie, który miało, miał powstać na zlecenie Rosyjskiego Ministerstwa Obrony, który, który zawiera prognozę rozwoju sytuacji wojskowo-politycznej na świecie do roku 2045. Treści dokumentu nie, nie opublikowano, znane są tylko fragmenty właśnie z cytowań agencji Interfax Ukraina. Natomiast kluczem, jeżeli chodzi o ten dokument, są prognozy, różne scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej. Są akurat zaprezentowane we wspomnianym, we wspomnianym doniesieniu agencji cztery takie scenariusze, no i plan podziału Ukrainy na trzy części. Jeżeli chodzi o ten, ten podział, to pierwsza część zgodnie z planem rosyjskim ma nosić nazwę nowych regionów Rosji. Nowych regionów Rosji i te nowe regiony Rosji mają obejmować obwody doniecki, Ługański, Zaporoski, Hersoński oraz Autonomiczną Republikę Krymu z Sewastopolem. Te właśnie obwody, te cztery obwody plus Krym z Sewastopolem ma, ma, miałyby stać się integralną częścią Federacji Rosyjskiej, uznaną za integralną część Federacji Rosyjskiej przez społeczność międzynarodową. To jest bardzo, bardzo ważne również w tym. Natomiast druga część tego podzielonego ukraińskiego terytorium jest nazywana przez Interfax Ukraina mianem to jest cytat prorosyjskiej formacji. Państwowej czy też prorosyjskiego podmiotu państwowego, takiego organizmu państwowego, bytu, jednostki politycznej, państwa z prorosyjskimi władzami, który byłby stworzony na terenach obwodów Kijowskiego, Czernichowskiego, Sumskiego, Harkowskiego, Połtawskiego, kirowo Dniepropietrowskiego, Odeskiego, Czerkaskiego, Winnickiego, Żytomielskiego i oczywiście miasta Kijowa. Ten podmiot państwowy, czy to, to państwo, czy quasi-państwo, miałoby odrzucić jakiekolwiek plany integracji europejskiej, euroatlantyckiej, ale także zaakceptować obecność rosyjskich wojsk na swoim terytorium, na wzór Abchazji, Osetii czy Naddniestrza. No i wreszcie trzecia, trzecia część, właśnie w tym, w tym podziale to jest część nazywana przez agencję Interfax Ukraina, terytoriami spornymi. Tak brzmi ta nazwa podawana przez, przez tę agencję i w jej skład mają według Kremla wchodzić obwody Wołyński, Rówieński, Chmielnicki, Lwowski, Iwanofrankowski, Tarnopolski, Czerniowiecki i Zakarpacki. No i te obwody, te obwody nazywane są terytoriami spornymi, ponieważ... Ich przyszłość miałaby zostać rozstrzygnięta przez Federację Rosyjską w porozumieniu z państwami sąsiednimi, i są tutaj wymieniane trzy państwa: Węgry, Polska i Rumunia. Jeżeli chodzi o te prognozy dotyczące procesów międzynarodowych, bo one są bardzo istotne, wymieniane są w, we wczorajszych doniesieniach cztery główne scenariusze. Jeden z nich dotyczy utrzymania dominacji Stanów Zjednoczonych i kolektywnego Zachodu, drugi kreśli wizję uzyskania hegemonii czy też wiodącego statusu wiodącego mocarstwa na świecie przez Chińską Republikę Ludową. I co ciekawe, obydwa scenariusze są traktowane w tym dokumencie jako niekorzystne z punktu widzenia Moskwy. Natomiast są także dwa inne scenariusze, które są nazywane właśnie jako akceptowalne dla Kremla. Pierwszy z nich mówi o kształtowaniu świata multipolarnego i podziału stref wpływów przez wiodących aktorów międzynarodowych. Natomiast ten czwarty scenariusz mówi o regionalizacji używa też pojęcia chaotyzacji świata, czy no właśnie dotychczasowego dotychczasowego układu sił. W każdym razie w obydwu tych scenariuszach, w obydwu tych scenariuszach, i kształtowania multipolarnego świata i chaotyzacji, Rosjanie zakładają swoje zwycięstwo nad Ukrainą i kształto i rozwój sytuacji na świecie kształtowany zgodnie z, z takim powiedziałbym z taką strategią inkluzywności, czyli włączania także interesów Rosji w, w kształtowanie tego ładu, no, czyli krótko mówiąc nowy koncert mocarstw. Tak przełożylibyśmy to na klasyczny język, klasyczny język geopolityki. Co to oznacza dla państwa polskiego? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy tak mocno tak, tak, tak silnie została nagłośniona ta wizja, ta propozycja podziału Ukrainy. To oczywiście nie jest nic nowego, bo tego typu plany były przedstawiane w rosyjskich mediach, w rosyjskich opracowaniach analitycznych, w rosyjskiej myśli geopolitycznej jeszcze przed 2014 rokiem. I to różne Plany podziału, podziału Ukrainy, rozpadu Ukrainy w wyniku różnych, różnych działań i zewnętrznych, i wewnętrznych, i wojny domowej, i różnych właśnie działań grymocarstw, można tak powiedzieć proxy war, i tak dalej. Niemniej jednak widzimy tutaj po raz pierwszy tak otwarte przedstawienie tej sprawy. Niewątpliwie jest to pewien balon próbny, wypuszczony przez Rosjan przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa. Wiemy doskonale, że ta sytuacja Ukrainy jest krytyczna, ona jest bardzo trudna, będę o tym mówił w dalszej części dzisiejszego odcinka podcastu geopolitycznego, no i to jest oczywiście też taki papierek lakmusowy, jak zareagują rządy państw mniejszych, już nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także partnerów amerykańskich w Europie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, no i... Państw traktowanych jako junior partnerzy USA. W tym przypadku mówimy tutaj o Polsce, o Rumunii i o Węgrzech. Wiemy doskonale, chociaż tutaj oczywiście nazywanie Węgrów junior partnerem Waszyngtonu jest bardzo umowne, dlatego że Węgrzy prowadzą politykę wielowektorową i trudno ich zrównywać do, do pozycji junior partnera, takiego jakim jest Polska. Jednak Węgrzy podwozą pod przewodnictwem, kierownictwem tej nawy państwowej, którą kieruje Viktor Orban, no prowadzą politykę, bardzo zdywersyfikowaną politykę bezpieczeństwa, utrzymując dobre relacje i z Rosją, i z Chinami, jednocześnie będąc członkiem NATO i Unii Europejskiej. W tym kontekście no, warto zadać pytanie, czy jakiekolwiek państwo członkowskie NATO wzięłoby udział w rozbiorze. Ukrainy. Jeżeli tak, to jakie miałoby to konsekwencje? Dla Polski taki podział Ukrainy na trzy części, czy na więcej części, rozpad państwa ukraińskiego oznaczałby zwiększenie liczby migrantów z Ukrainy, bo taki, taki podział niewątpliwie wyzwoliłby kolejne fale migracyjne, doszłoby do pogłębienia zmiany struktury etnicznej państwa polskiego, co z punktu widzenia polskiej racji stanu jest niekorzystne. Jakiekolwiek próba, bo ja zdaję sobie sprawę, że w, polskim, że w społeczeństwie polskim znajdą się takie głosy, które będą entuzjastycznie mówić o tym, że tutaj powinien na przykład lwów do Polski powrócić i tak dalej, i tak dalej. Gra na takim sentymencie polskim, mocarstwowym, imperialnym i tak dalej. Przypomnę tylko, że jeszcze kiedyś nieżyjący już Władimir Żyrynowski proponował udział Polski w rozbiorze Ukrainy, ale doskonale wiemy że mimo tych wszystkich sentymentów, które gdzieś w polskim społeczeństwie, w części polskiego społeczeństwa istnieją, dzisiaj włączanie, hipotetyczne zupełnie, włączanie jakichkolwiek terenów zachodniej Ukrainy do państwa polskiego byłoby skrajnie niekorzystne dla naszego bezpieczeństwa. Są oczywiście pomysły, może w ten sposób, pomysły, jakieś idee stworzenia federacji polsko-ukraińskiej, czegoś, na, co bywa... No dosyć pejoratywnie określane mianem Ukropolu, no ale to jest skrajnie niekorzystny wariant dla państwa polskiego, ponieważ tak jak powiedziałem w interesie państwa polskiego jest utrzymanie homogeniczności czyli jednorodności etnicznej a nie rozmywanie tej homogeniczności nie tworzenia multikulti, multikulturalizmu to nie działa, to wiemy doskonale z historii własnego kraju, z historii II Rzeczpospolitej multikulturalizm po prostu nie działa Wiemy, czym się ko kończyło posiadanie wielkich mniejszości narodowych, które miały swoje aspiracje narodowo wyzwoleńcze, swoje aspiracje niepodległościowe. Kończyło się zamachami terrorystycznymi, rozwojem szowinizmu, wreszcie. Yy... Zbrodniami i y, na końcu ludobójstwem y, na Wołyniu, to, to, to niestety był efekt y, tego wszystkiego, i dzisiaj ta perspektywa jakiegokolwiek włączania y, bardzo mocno zradykalizowanego społeczeństwa ukraińskiego do państwa polskiego byłaby no, absurdalna. To, to skończyłoby się bardzo źle dla. Bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. Co więcej, jakikolwiek udział w Polski w podziale terytorium Ukrainy byłby potraktowany przez najbardziej radykalną część społeczeństwa ukraińskiego jako udział Polski w rozbiorze Ukrainy. I w naturalny sposób to Polska byłaby od razu odpowiedzialna w oczach tych ludzi, tego społeczeństwa, tamtego społeczeństwa ukraińskiego za klęskę Ukrainy, za rozbiór Ukrainy i tak dalej. To oznaczałoby bardzo dużą radykalizację tego społeczeństwa i groźbę oczywiście różnego rodzaju bardzo nieprzyjemnych zdarzeń w państwie polskim. Myślę, że to jakby oczywista sprawa. Natomiast utworzenie jakiejkolwiek formy państwowości na obszarach zachodniej Ukrainy, na obszarze na przykład historycznej Galicji Wschodniej. No, byłoby czymś bardzo niebezpiecznym dla państwa polskiego, ponieważ taki twór, który możemy tutaj tak umownie nazwać Galicją, czy też no, właśnie Republiką Zachodnio Ukraińską, byłby pozbawiony dużego przemysłu, byłby pozbawiony podstaw gospodarczych do funkcjonowania jako niepodległe państwo, byłby bardzo zradykalizowany, który obciążałby winą za klęskę no, nie tylko. Polityków w Kijowie, ale nie widziałby tylko wroga w Rosji, ale widziałby bardzo mocno za wroga, by bardzo upatrywał także Polskę. No, czy to oczywista sprawa, że nacjonalizm ukraiński był budowany nie tylko w opozycji do, do Rosji, ale przede wszystkim także w opozycji do Polski, czego no właśnie efektem było ludobójstwo na narodzie polskim dokonane przez Ukraińców. I musimy sobie zdawać sprawę, że takie zradykalizowane państwo zachodnioukraińskie, nie mające podstaw gospodarczych do normalnego funkcjonowania, no byłoby niezwykle groźne. Mogłoby zostać wykorzystane także przez czynniki zewnętrzne do antagonizmu do antagonizowania z Polską. I taki potencjalny konflikt polsko-ukraiński niestety byłby jednym z możliwych scenariuszy. Co więcej, po dezintegracji państwowości ukraińskiej, jeżeli doszłoby do tego i administracja amerykańska zgodziłaby się na coś takiego, no doszłoby tak czy inaczej do radykalizacji. To, co właśnie tutaj jest mowa o tym, o tej, o tym środkowej Ukrainie, tak? O tym, ze stolicą w Kijowie, która miałaby być taką państwowością podporządkowaną pod, pod Rosję, czyli mowa jest o jakimś quasi sojuszu ukraińsko-rosyjskim po tej wojnie, no to w naturalny sposób ta sytuacja wyglądałaby Polski bardzo źle, ponieważ groziłoby, no groziłby realny konflikt polsko-ukraiński. Co interesujące, ja już w 2015 roku, w marcu 2015 roku napisałem taki komentarz o przyszłej groźbie jednego właśnie takiego, ziszczenia się takiego scenariuszu powstania jakiś Formacji państwowej na zachodniej Ukrainie i potencjalnej groźbie wojny czy wojny hybrydowej polsko-ukraińskiej, gdzie zradykalizowana społeczność ukraińska mogłaby chcieć rewanżu. No, na Rosję byłaby zbyt słaba, natomiast już na Polskę, mając tutaj także sporą diasporę ukraińską, już to byłoby bardziej realne. Niestety taka groźba istnieje. Zresztą link do tego tekstu swojego z 2015 roku zamieszczę. W opisie i w komentarzu do dzisiejszego odcinka. To jest niestety bardzo zły. Bardzo zły scenariusz. Musimy sobie zdawać sprawę, że te głosy, które już dzisiaj na zachodzie są coraz silniejsze, mówiące o tym, że to Stany Zjednoczone sprowokowały wojnę na Ukrainie, to są głosy amerykańskich intelektualistów. Poświęcę temu osobny odcinek podcastu geopolitycznego. Pokazują jasno, że Stany Zjednoczone poświęca, poświęcają, są w procesie poświęcania Ukrainy na ołtarzu swoich mocarstwowych. Interesów. Pytanie, czy Polska również zostanie poświęcona na, tych, na tym ołtarzu hegemonii Stanów Zjednoczonych? Niestety, jestem tutaj, nie chcę być pesymistą, co po prostu realistą. Nie podzielam absolutnie tego zachwytu i tego entuzjazmu, który wykazują czołowi politycy państwa polskiego współcześnie, jak prezydent Duda, minister Sikorski, premier Tusk, czy marszałek Kołownia. Marszałek A jeśli już jesteśmy przy marszałku Szymonie Hołowni, marszałku Sejmu, czyli drugiej osobie w państwie, formalnie rzecz biorąc, to wynika z konstytucji RP, to warto wspomnieć o tym, że tuż po ogłoszeniu przez Rosję modyfikacji swojej doktryny nuklearnej, Szymon Hołownia pogroził Rosji, a konkretnie pogroził prezydentowi Władimirowi Putinowi bronią jądrową, bronią jądrową, której Polska... Nie ma. Szymon Hołownia komentując zmianę doktryny nuklearnej Rosji powiedział takie słowa. To jest cytat. Władimir Putin może mieć wojnę atomową u siebie. Koniec cytatu. No to nie pierwszy wyskok Szymona Hołowni, to nie pierwsza taka eskalacja i to nie pierwsze takie konfrontacyjne wypowiedzi tego polityka po jego ostatniej takiej wypowiedzi na spotkaniu politycznym w Kielcach, kiedy mówił o Cytuję w gniataniu Putina w Ziemię. Pojawiły się oczywiście doniesienia do prokuratury, pojawiły się zgłoszenia mówiące o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wzywaniu do wojny napastniczej, znieważeniu głowy obcego państwa, no ale wiemy, że parasol nad politykami rządzącymi jest. I, i tutaj prokuratura nie podjęła tej sprawy. Tutaj Kolejny element, no powiedzielibyśmy takiego kabaretu politycznego, ale że wypowiada to druga osoba w państwie, no trudno to traktować tylko i wyłącznie w kategoriach ironii, żartu, jakiegoś dowcipu. No niestety mamy do czynienia z bardzo nieodpowiedzialnymi politykami, którzy zachowują się jak chłopcy w krótkich spodenkach w piaskownicy. Problem polega na tym, że to nie jest piaskownica, to jest realna polityka, w której Istnieje groźba zniszczenia państwa, hekatomby ludności cywilnej, groźba użycia broni rakietowej przeciwko państwu polskiemu, groźba odwetu nuklearnego nawet. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Mamy do czynienia z sytuacją niezwykle niebezpieczną, gdzie oliwy do ognia dolewają tacy politycy jak Szymon Hołownia. Te słowa są kompletnie niepoważne, a musimy sobie zdawać sprawę, że jednak one są tłumaczone na języki obce, że wizerunek państwa polskiego jest kompletnie niepoważny. Kiedy czytają to politycy poważni w Pekinie, w Waszyngtonie, w Berlinie, w Moskwie czy, czy w Paryżu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie grozi mocarstwu atomowemu bronią jądrową tej broni nie posiadając. No to to jest, to jest kompletny absurd. Musimy sobie zdawać sprawę, że nawet gdyby w takich bardzo optymistycznych snach Części polskiej klasy, klasy czy bez klasy politycznej, Polska na, na terenie państwa polskiego była rozmieszczona natowska broń jądrowa. To nigdy nikt nie da guzika atomowego ani Szymonowi Hołowni, ani Radosławowi Sikorskiemu, ani Donaldowi Tuskowi, ani Andrzejowi Dudzie. Tak samo jak baza antyrakietowa w Redzikowie służy przede wszystkim bezpieczeństwu Stanom Zjednoczonym, i to Stany Zjednoczone decydują, kiedy tej bazy użyć, kiedy użyć tych rakiet, które tam się znajdują. Tutaj siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej czy władze, rząd Rzeczypospolitej nie ma nic do gadania w tej sprawie. No, tak jest, taka jest rzeczywistość, taka jest polityka realna, więc tego typu słowa które wypowiada Szymon Hołownia, są kompletnie nieodpowiedzialne, one eskalują napięcie i tworzą obraz Polski jako kraju nieprzewidywalnego, jako kraju niepoważnego, jako państwa, które nie liczy się w stosunkach międzynarodowych, nie jest podmiotem, a przedmiotem gry międzynarodowej. I ostatni temat dzisiejszego odcinka to jest temat realnego stanu Ukrainy, realnego stanu. Można powiedzieć, militarnego, jak to wszystko wygląda. Dziś, 21 listopada 2024 roku, do ataku na Ukrainę Rosja użyła m.in. Między międzykontynentalnej rakiety balistycznej ICBM odpalonej z rosyjskiego obwodu astrahańskiego. To jest oficjalna informacja podana przez ukraińskie siły powietrzne. Taki pocisk, to jest bardzo ważne, może przenosić ładunki jądrowe. Zasięg takiej rakiety wynosi do 6 tysięcy kilometrów. Okazało się, że Rosja ma takie zdolności bardzo precyzyjnego rażenia międzykontynentalnymi między rakietami balistycznymi, i tutaj widać, że ta, ta rakieta została wystrzelona z obwodu astrahańskiego, trafiła na miasto Dniepr. Było zresztą to, to część zmasowanego uderzenia rakietowego. Widać, że Rosja nie żartuje, jeżeli chodzi o użycie broni jądrowej. Techniczne możliwości precyzyjnego rażenia międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi Rosja posiada. Jest to bodaj pierwsze w historii bojowe użycie Właśnie międzykontynentalnej rakiety balistycznej. To też warto to, o, tym, o tym powiedzieć. Tym bardziej, że w ataku uczestniczyło sześć bombowców Tu-95MS, które są także przy, przy, prawda, przygotowane do użycia broni jądrowej. No, musimy sobie zdawać sprawę, że sytuacja jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczna, i w tym kontekście trzeba zacytować trzeba zacytować. Samego Wołodymyra Zełenskiego, polityka ukraińskiego, którego kadencja prezydencka wygasła 20 maja 2024 roku, który wczoraj dla telewizji Fox powiedział bardzo ważne słowa i tutaj chcę je zacytować. To jest cytat z Zełenskiego. Kijów nie jest gotowy wysłać na śmierć dziesiątek tysięcy ludzi w zamian za odzyskanie Krymu. W tej sprawie skupi się na dyplomacji. Koniec cytatu. Proszę zobaczyć, jak zmienia się z tygodnia na tydzień narracja ukraińska. A przecież jeszcze całkiem niedawno, bo 11 listopada bieżącego roku prezydent Andrzej Duda mówił o konieczności odzyskania wszystkich terytoriów Ukrainy w granicach sprzed 2014 roku. No to tutaj mamy do czynienia z kompletnym oderwaniem od rzeczywistości decydentów w Warszawie. Skoro już decydenci w Kijowie godzą się z utratą Krymu. Nie ma takiej siły, aby odzyskać Krym co więcej, nie ma takiej siły, aby odzyskać Donbas, idąc, idąc dalej. Kijów nie ma już żołnierzy i zaraz zresztą zacytuję Państwu inne wypowiedzi. One też dokładnie pokazują, w jakim stanie jest dzisiaj krytycznym państwo ukraińskie, jak bardzo mocno zostało wykrwawione. A pamiętajmy, że przecież po dwóch miesiącach tej nowej odsłony wojny, na wiosnę 2022 roku, była możliwość podpisania traktatu pokojowego. Były na stole w Stambule przygotowane warunki, rozejmu warunki pokoju. Natomiast pod naciskiem Borisa Johnsona, ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, Ukraina zerwała te. Zerwała te negocjacje i widzimy to, co widzimy. No, Ukraina, y, Ukraina jest w tragicznej sytuacji. Natomiast y, no, bycie bardziej y, proukraińskim przez prezydenta Rzeczypospolitej niż y, osoba, która pełniła urząd prezydenta Ukrainy, no to, to jest no, sytuacja no, niewyobrażalna po prostu. No, to jest tak jawne gwałcenie polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego, że. że no, Pytanie, pytanie, w czyim interesie w ogóle są wygłaszane tego typu słowa o tym, że Polska wspiera odzyskanie przez Ukrainę właśnie Krymu, Donbasu i tak dalej, co jest kompletnie oderwane od jakichkolwiek możliwości dzisiaj Ukrainy. To jest ośmieszanie Polski na arenie międzynarodowej po raz kolejny zresztą. To też trzeba jasno tutaj, jasno tutaj powiedzieć. Wystarczy opisać. Projekt Legionu Ukraińskiego. Przypomnijmy, jak mocno był ten temat nagłaśniany przez Polskie Ministerstwo Obrony, przez rząd Rzeczypospolitej. Mówiło się, że powstanie oddział ochotników złożony z tysięcy obywateli Ukrainy, którzy są na terytorium Polski, na terytorium innych państw Europy, którzy wyjechali z Ukrainy, że w Polsce będą szkoleni. Jeszcze całkiem niedawno była mowa o tym, że jest już co najmniej pół tysiąca chętnych do wstąpienia do tego, do tego legionu. Natomiast okazuje się, szanowni państwo, że całkiem no kilka dni temu radio RMF, radio RMF FM podało, że jest kompletne fiasko kompletna klapa tego projektu, ponieważ zgłosiło się, uwaga, niespełna 30 osób. 30 osób, szanowni państwo, do legionu, który miał liczyć tysiące yy, Ukraińców, który miał, który miał być szkolony przez wojsko polskie, za pieniądze zresztą polskich podatników. Natomiast zgłosiło się niespełna 30 osób. Szkolenia w Polsce nie ruszyły i nie ruszą. Yy, I nie ruszą. Wszystko wskazuje na to, że kompletnie nie ruszą, ponieważ Ukraińcy, ci, którzy wyemigrowali z Ukrainy, nie chcą walczyć, traktują tę wojnę jako nie ich, jako nie swoją wojnę. No przecież gdyby traktowali ją jako swoją wojnę, to przecież te miliony obywateli Ukrainy, które wyjechały, i no, zwłaszcza pod, po 24 lutego 2022 roku przecież wróciłyby na Ukrainę. Czyli te setki tysięcy mężczyzn ukraińskich w wieku poborowym walczyliby, walczy, walczyliby po prostu w siłach zbrojnych Ukrainy. Traktują to jako nie swoją wojnę, więc warto zadać pytanie, dlaczego my, Polacy, mielibyśmy traktować wojnę na Ukrainie jako naszą wojnę. No przecież ta propaganda. Ukraińska, która była przyjmowana jako, jako dobra moneta, co więcej jako wersja obowiązująca jakiejkolwiek narracji w Polsce przez ostatnie prawie trzy lata, kompletnie się sypie, ona się sypie na naszych oczach, rozpada się, tu się nic nie klei, kompletnie się nic nie klei. Okazuje się, że wszyscy ci, którzy tak jak ja mówili od samego początku, to nie nasza wojna, mieli stuprocentową rację. Polska nie tylko nie miała żadnego interesu i nie ma żadnego interesu we wspieraniu Ukrainy, ale Polska została rozbrojona, Polska została bardzo mocno osłabiona. Polacy zostali bardzo mocno oszukani przez decydentów w Warszawie, którzy realizowali Czyli byli pod silnym, pod silnym wpływem po prostu propagandy ukraińskiej. Dlaczego przyjęli ukraiński punkt widzenia, to już jest zupełnie inna sprawa. Mówiłem o tym także wielokrotnie, stawiając szereg hipotez w tej, w tej kwestii. Niemniej jednak, jeżeli przyjrzymy się fiasku Ukrai Legionu Ukraińskiego, gdzie nawet 30 osób się nie zgłosiło, no przecież to jest absurd. Jeżeli widzimy wypowiedzi samego Zełęckiego, który mówi, że nie ma szans na żadne odzyskanie yy, Krymu, to trzeba jeszcze się przyjrzeć wypowiedziom bardzo prominentnych amerykańskich komentatorów i amerykańskich decydentów czy ludzi z zaplecza decyzyjnego amerykańskiego. I tutaj myślę, że warto przytoczyć Jakea Sullivana, czyli doradcę prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jake Sullivan powiedział bardzo ważne słowa: To jest cytat. Nie ma problemów z, do z dostawami broni i amunicji. Tylko Ukraina nie ma już kim walczyć. Koniec cytatu. No i tutaj Jake Sullivan mówi o tym, że Ukraińcy to Ukraińcy nie, nie zadbali o odpowiednią mobilizację, mówi o tym, że narzędzia są, ale rąk do walki nie ma i tak dalej, i tak dalej. No cóż, spora część obywateli Ukrainy po prostu nie chce być mięsem armatnim. Anglosaskim mięsem armatnim, czy mięsem armatnim ukraińskich oligarchów. To jakby jest jedna sprawa. Druga sprawa, yy, to pokazuje, że bez, że tak powiem, obcych kontyngentów wojskowych, Ukraina już nie ma sił do dalszej skutecznej obrony. Już ta klęska kontrofensywy ukraińskiej latem 2023 roku pokazała, że to jest koniec. Ten rajd taki, można powiedzieć, szaleńczy na, na, na obwód kurski, to jest tylko zagranie PR-owe, to jest element psyops, psycholo operacji psychologicznej, ale to wszyscy widzą, że to już po prostu jest koniec. Natomiast Sullivan powiedział między wierszami, pewnie niechcący, bardzo ważną rzecz: Nie ma problemów z dostawami broni i amunicji na Ukrainę. Szanowni Państwo, no ale przecież byliśmy karmieni i jesteśmy karmieni cały czas propagandą, która mówi o tym, że na Ukrainie jest wojna pełnoskalowa. No to jak to jest wojna pełnoskalowa? Skoro doradca do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych mówi, że linie zaopatrzenia są kompletnie nienaruszone. No jaka to jest wojna pełnoskalowa? Przecież doskonale wiemy z historii, że każda wojna pełnoskalowa taka chociażby jak Wojna obronna 1939 roku, atak III Rzeszy i ich sojuszników na Polskę 1 września 1939 roku, zaczął się od przerwania jakichkolwiek linii zaopatrzenia z zewnątrz. Od samego początku były atakowane centra kierowania państwem polskim. Polska była odcięta od świata przez, przez Niemcy, zaatakowana. Natomiast tutaj mamy sytuację, kiedy jesteśmy karmieni propagandą od 24 lutego. 2022 roku o tym, że Rosja chce połknąć całą Ukrainę, wchłonąć całą Ukrainę i prowadzi wielką wojnę pełnoskalową na Ukrainie. A jednocześnie cały czas setki tysiące ton sprzętu wojskowego amunicji w sposób absolutnie nieprzerwany, nieatakowany, idą z Polski na Ukrainę. Transportem kolejowym, transportem drogowym, transportem lotniczym. Rosja nie atakuje ani węzłów drogowych, ani węzłów kolejowych, ani węzłów logistycznych, gdzie następuje przecież przeładunek yy, itd. Tak tak to, to są ogromne operacje logistyczne. Rosja, co pokazała dzisiaj, 21 listopada, jest w stanie nawet użyć międzykontynentalnej rakiety balistycznej, aby bardzo precyzyjnie yy, uderzyć w określoną infrastrukturę na terytorium państwa ukraińskiego. Więc mamy do czynienia z wielką mistyfikacją, wielką propagandą mówiącą o tym, że to jest jakaś wielka wojna pełnoskalowa. Rosja po prostu prowadzi rozszerzoną wojnę, e, wojnę hybrydową. Są to, jest to połączenie działań z jednej strony konwencjonalnych działań kinetycznych, ale na bardzo ograniczoną skalę. Gdzie główną rolę oczywiście odgrywają uderzenia powietrzne. Z drugiej strony są to bardzo silne działania w infosferze, w sferze politycznej, w sferze gospodarczej. Także uderzające oczywiście w Europę, no bo wiemy doskonale, że na tych wszystkich sankcjach przede wszystkim straciła Europa. Widać to chociażby po kondycji gospodarki, gospodarki niemieckiej. Więc ta sytuacja robi się skrajnie niekorzystna dla państwa polskiego. Polska dała się pod no, została podporządkowana pod właśnie ukraińską rację stanu, a jeszcze szerzej pod amerykańską rację stanu. Polska została wykorzystana. My wszyscy, jako podatnicy, zostaliśmy wydrenowani z naszych finansów. Polska została rozbrojona, nie mając kompletnie nic w zamian. Myślę, że historia bardzo surowo oceni współcześ, współcześnie rządzących państwem polskim. Myślę, że pan prezydent Andrzej Duda odejdzie w wielkiej niesławie jako ten prezydent, jeden z najbardziej naiwnych polityków w historii państwa, państwa polskiego, który zachłysnął się swoją rolą i ten pro Ukrai ta postawa proukraińska no, przeszła w pewnym momencie nawet powiedziałbym granicę śmieszności. Zresztą te ostatnie, te ostatnie, takie wrzutki w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta w języku ukraińskim, które miały, mają Ukraińcom pokazać, jaka, jaka to Polska jest jaka to Polska jest hojna no, ale tak naprawdę naiwna, dając bezwarunkowo tak ogromne liczby sprzętu amunicji, broni Ukrainie no też nie wystawiają moim zdaniem dobrego świadectwa w głowie państwa to nie nasza wojna nie idziemy na żadną wojnę dziękuję Państwu za uwagę